4 porządku na podjęcie uchwał. Proszę Państwa, druk numer 225 w sprawie podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia budżetowe Rady Dzielnicy 15 Miszczewicy na 2014 rok. Ustala się wykaz zadań priorytetowych Rady Dzielnicy 15 Miszczewicy do realizacji w roku 2014 na kwotę 530 tysięcy złotych. Czy Państwo życzą sobie, żebym odczytał każdy? Nie. Się zapoznali, mam nadzieję, na komisjach, na których też byłem. Proszę zatem opinię Komisji Merytoryczną. Komisja Sportu i Rekreacji. Czy opinię jednogłośnie za? Komisja Rewizyjna. Jednogłośnie. Budżetowa. Opiniowała jednogłośnie za. Infrastruktury komunalne. Jednogłośnie za. Praworządności. Opiniowała. Kultury i promocji. Jednogłośnie za. Edukacji i młodzieży. Za. Pomocy społecznej. Jednogłośnie za. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Pan? Nie. Ja tylko do jednego punktu z samego początku, co do informacji i łączności z mieszkańcami, bo jednak troszeczkę mnie zastanawia, zresztą już wcześniej też to poruszaliśmy, co do punktu wypełnianie edycji tamtych informacyjnych. Okej, okay, rozumiem, że tam pojawiają się materiały na paru miejscach, dzielnicy i tak dalej, jednakże troszeczkę dziwne jest, jak może to kosztować 250 zł miesięcznie? Otworzenie paru skrytek i zamieszczenie tam materiałów, które już mamy wcześniej. Znaczy chciałbym po prostu uzasadnienie, czemu to kosztuje 250 zł miesięcznie? Proszę Państwa, nie wiem, czy to jest ustalone ogólnie. Proszę Państwa, ta kwota pozostała niezmienna w poprzednich latach. Ciekawość dotyczy, ona nie dotyczy się tylko otworzenia i włożenia informacji. Nie wiem, czy Państwo widzieli, w jakim stanie przyjęliśmy niektóre tablice. Jest to odmalowanie, utrzymanie bieżącej czystości, użycie szyb, gdy są popisane. Dodatkowo, proszę Państwa, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, kilka razy już zostały te szyby wybite. Przykład jest osiedle na Proskuźni, bodajże dwa razy została szyba wybita, osiedle Bohaterów Wiedźmia Kościoła została wybita szyba, osiedle Piastów zostało i na to między innymi oprócz wydruku jest przeznaczona ta kwota. Ale ja to mówiłem na komisji, bo się też zapytałeś o to. Mówiłem ci, że to nie jest tylko, to jest ogólne zadbanie o całe te kasze. Ja chciałem już rozumieć całość tego, bo to nie się właśnie odbuje karnie, ja rozumiem. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Znaczy dobrze by było, jak jesteśmy przy tablicach, faktycznie, żeby, jeżeli już ktoś robi to, a ponieważ w zeszłej kadencji starałem się dbać o te tablice, też wielokrotnie były szyby wybijane. Niemniej jednak na osiedlu Piastów, tam notorycznie ta tablica na rogu od tyłu jest przyklejana tymi, wiecie, ulotkami. Ja to osobiście idę ile razy idę, to tyle razy zrywam, ale gdyby była szansa, żeby tutaj może tą naklejkę po prostu, nawet naszą, nie tą ogólną, że zakaz naklejania czy coś takiego, żeby o tym pomyśleć na tych naszych tablicach. No bo za chwileczkę tutaj pod dzielnicą jest popisany już flamastrem, prawda, bo ktoś troszkę sprayem, a za chwileczkę wybije, tak jak pod kościołem się stało, prawda, pamiętam, listopad. Również to wyszło. Więc tutaj jakby można było ewentualnie zadbać o to, żeby ten tył wyczyścić i dać tą naklejkę. O takie ostrzeżenie dotyczące przyklejania na naszych tablicach tych różnych bzdur. Panie Leszku, ja powiem tak, że na początku spotkaliśmy się z tym problemem, zaczęliśmy rozmawiać, bo to jest, tyczy się głównie tej jednej tablicy. Tak, tam się notowała się ta tablica. I myśmy doszli do wniosku, bo ona została na początku odczyszczona, była taka informacja, po czym została znowu naklejona. Tak, i w końcu uznaliśmy, że może lepiej, żeby ludzie sobie naklejali, bo ma od tyłu. To już takie jest ciche przyzwolenie, niż z przodu na naszych szybach. Nie, bezwzględnie. To jest, pamiętam ten problem. Ale to mówię pod rozwagę. Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani tak. Chciałam się pozwolić zapytać. A kto wypełnia tablicę informacyjną? Umowa jest podpisana na pana Bartosza Owsianka. I drugie pytanie, a kto jest nazwisko jest podane. Panu tu miasta. Aha. A to bardzo szacunek na kwiatów.
bardzo tego jest dobrze. No to potem będzie kamera. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zatem proszę tak mówić. Zatem proszę o przyjęcie uchwały do druku nr 225 w sprawie udziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Rady Dziedzińca 15 Mieszczowice na 2014. Kto jest za? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Dziedzińca 15 Mieszczowice podjęła uchwałę nr 30. 1 łamane przez 225 łamane przez 2013 w sprawie